Dzień dobry Państwu. Zapraszam na drugi odcinek Ludzkiego Gadania, podcastu o wolności i ekonomii. Dzisiaj z Państwem jestem w pojedynkę. Z tej strony Mateusz Benedyk, dyrektor generalny Instytutu Misesa, także członek zarządu tej fundacji, a oprócz tego z wykształcenia ekonomista i historyk. Cóż, w czasie zaostrzania się epidemii social distancing się zwiększa, więc dlatego dzisiaj tylko ja sam z Państwem rozmawiam. I jeśli może słuchali Państwo naszego pierwszego podcastu, to tam pod koniec z doktorem Arkadiuszem Sieroniem próbowaliśmy szukać jakichś kawałków optymizmu w tej całej sytuacji. Próbować z jakąś nadzieją spojrzeć na to, że zmiany na świecie może jednak pójdą przynajmniej w niektórych aspektach w lepszą stronę. No niestety z każdym dniem okazuje się, że ten optymizm był mocno przesadzony. Może do końca sami nie wierzyliśmy w to, co mówimy, ale rzeczywistość bardzo brutalnie, codziennie weryfikuje wszelkie nadzieje związane z poszerzaniem wolności w czasach pokryzysowych, ponieważ no niestety środki, jakie instytucje rządowe proponują do tego, żeby zwalczać gospodarczy kryzys związany z wybuchem epidemii koronawirusa, są coraz gorsze i dzisiaj chciałbym poświęcić właśnie nasze spotkanie temu, żeby omówić to, co zaproponował Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej, czyli tym, jak ma kształtować się polityka pieniężna w Polsce. No, ponieważ uważam, że podjęto bardzo złe decyzje, które na pewno nie pomogą w walce z epidemią koronawirusa ani z jej gospodarczymi następstwami, natomiast mogą nam stworzyć dużo problemów w przyszłości i spróbuję Państwu wyłożyć, dlaczego moje zdanie jest takie, a nie inne. Więc o co cała afera? Mianowicie 16 marca Zarząd Narodowego Banku Polskiego ogłosił, że Narodowy Bank Polski rozpocznie skup obligacji skarbowych, rozpocznie transakcje repo zasilające banki w płynność, zapowiedział stworzenie kredyta wekslowego dla banków finansujących przedsiębiorstwa niefinansowe na wzór programu Europejskiego Banku Centralnego o nazwie TLTRO. I to w tym komunikacie też Zarząd NBP zaproponował, żeby Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe w Polsce, co stało się dnia następnego, 17 marca, kiedy Rada Polityki Pieniężnej obniżyła najważniejszą ze stóp procentowych stopę referencyjną o 0,5 punktu procentowego. Dodam tylko, że 16 marca, kiedy wyszedł komunikat zarządu NBP, ja akurat miałem urodziny, więc i bardzo niemiły prezent dostałem od osób zarządzających Bankiem Centralnym w Polsce. I może najpierw spróbuję Państwu wyjaśnić, co się kryje za tymi hasłami jak skup obligacji skarbowych, transakcje repo, TLTRO czy obniżka stóp procentowych. Jeśli chodzi o skup obligacji skarbowych, to Polski Bank Centralny tym samym dołączył do banków, które stosują tzw. program luzowania ilościowego. I te programy luzowania ilościowego stały się wśród banków centralnych popularne po kryzysie roku 2008, kiedy to banki zaczęły wprowadzać szereg tak zwanych niekonwencjonalnych instrumentów polityki pieniężnej, w tym właśnie masowy skup aktywów, który został nazwany w literaturze luzowaniem ilościowym. I do tej pory Polski Bank Centralny tego nie robił, nie dołączał do systemu rezerwy federalnej ze Stanów Zjednoczonych, do Europejskiego Banku Centralnego, do Banku Anglii, Banku Japonii, które takie kroki podejmowały wcześniej i od tego typu polityki się odżegnywał. Natomiast obecnie Narodowy Bank Polski zapowiedział, że będzie regularnie skupował obligacje skarbowe, więc mamy do czynienia z luzowaniem ilościowym po polsku i zdaje się, że wczoraj, tak ja to nagrywam w piątek, a wczoraj przyszły newsy, że już zaczęły się pierwsze próby skupu obligacji skarbowych. Na razie można powiedzieć optymistycznie, że z 10 miliardów zakładanych obligacji, które NBP chciał kupić, udało im się kupić, zdaje się, że niewiele, bo około 2 miliardów. Natomiast mamy w końcu luzowanie ilościowe tak zwane po polsku czyli mamy masowy skup aktywów przez bank centralny. Na razie są to obligacje skarbowe, ale w wielu państwach to dość szybko eskalowało i wkrótce tego zaczęły być obligacje korporacyjne, obligacje oparte na różnorakich kredytach, czy to hipotecznych, czy innych, listy zastawne, czyli też takie instrumenty związane z rynkiem nieruchomości, a później już wszystkie obligacje, które jakiekolwiek dało się kupić, a czasami nawet także akcje przedsiębiorstw, więc mamy początek i można się obawiać, że będzie to eskalować w miarę zaostrzania się kryzysu i za chwilę sobie powiemy o tym, dlaczego to może być niebezpieczne. Czym natomiast są transakcje repo, czyli ten drugi z elementów, który zapowiedział zarząd Narodowego Banku Polskiego. Transakcje repo są takimi specyficznymi operacjami pożyczkowymi, które polegają na tym, że bank centralny kupuje od banków komercyjnych jakiś instrument finansowy, na przykład jakąś obligację skarbową, ale z takim warunkiem, że bank za kilka bądź kilkanaście dni te obligacje od banku centralnego odkupi po nieco wyższej cenie. Tak? Więc jakby tym samym bank na 7 dni, na przykład 14 czy 28 dni dostaje niejako pożyczkę. Więc jeśli na przykład mam obligację skarbową wartą nominalnie 1000 zł, to bank centralny może na podstawie takiej obligacji skarbowej na przykład pożyczyć bankowi komercyjnemu jednego dnia 990 zł i tymczasowo wejść w posiadanie tej obligacji, a po 7 dniach ten bank komercyjny odkupuje od banku centralnego te obligacje za na przykład 991 zł. I to jaka jest różnica między tą ceną zakupu i sprzedaży obligacji, to właśnie określa stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego. Im ta stopa jest wyższa, tym szybciej jakby ta cena odkupu rośnie, tym po wyższym koszcie banki te środki od Narodowego Banku Polskiego pożyczają, więc całość jest może nieco skomplikowana w opisie, ale w transakcjach repo po prostu chodzi o to, że Narodowy Bank Polski pożycza pieniądze bankom komercyjnym i jest to zwykle pożyczka krótkoterminowa. W Polsce najczęściej te operacje są przeprowadzane na 7 dni, aczkolwiek w świecie bankowości centralnej zdarzają się też dłuższe, na 14 czy 28 dni. Wyjątkowo te operacje są przeprowadzane na bardzo długie okresy, na przykład na rok czy 2 lata, czy czasami nawet na 3 lata i właśnie takimi operacjami są te operacje TLTRO, które przeprowadza Europejski Bank Centralny i które teraz Narodowy Bank Polski stwierdził, że będzie kopiował. I w ramach tych operacji taki bank komercyjny, który spełni pewne warunki, na przykład pożyczy wcześniej odpowiednio dużo pieniędzy przedsiębiorstwom niefinansowym, to za pulę tych kredytów, których udzielił przedsiębiorstwom niefinansowym, może uzyskać finansowanie właśnie od banku centralnego. Więc jeśli w swoich aktywach, w swoich księgach bank ma na przykład portfel kredytów dla przedsiębiorstw warty 10 miliardów złotych, to może z tego tytułu uzyskać właśnie około czy niecałe 10 miliardów złotych finansowania od Narodowego Banku Polskiego po właśnie korzystnym oprocentowaniu równemu tej stopy referencyjnej NBP i może to być finansowanie nie właśnie tylko na 7 dni czy 14, ale na dłużej, na przykład na rok, 2 lata, 3 lata. Nie znamy tutaj jeszcze dokładnie szczegółów tych operacji, jakie Narodowy Bank Polski będzie przeprowadzał, ale w przypadku Europejskiego Banku Centralnego to operacje te były zawierane nawet na 3 lata, więc jest to też pożyczanie pieniędzy bankom, ale na dłużej, żeby zapewnić im nie tylko finansowanie jakichś takich bieżących problemów z płynnością być może, ale w ogóle, żeby finansować ich działalność w dłuższym okresie. I ostatnia ważna decyzja, która zapadła, czyli obniżka stopy referencyjnej, którą zarządziła Rada Polityki Pieniężnej 17 marca, no to po prostu ta stopa procentowa, jak już wspominałem, określa, po jakiej cenie banki komercyjne mogą pożyczać pieniądze od banku centralnego Jednocześnie ta stopa jakby wyznacza nam, jakie stopy procentowe będą obowiązywać na rynku międzybankowym. Jeśli Państwo spłacają jakiś kredyt, to pewnie wiedzą, że często podstawą tych kredytów jest tak zwana stawka WIBOR, powiększona o jakąś odpowiednią marżę banku. No i ten WIBOR to jest polski rynek międzybankowy, gdzie banki między sobą mogą pożyczać rezerwy, które mają zgromadzone w Narodowym Banku Polskim, i jakby te operacje repo i wyznaczanie stopy referencyjnej przez NBP wyznacza jakby najbardziej prawdopodobny poziom, po jakim te transakcje między bankami będą zawierane, tak? Bo jeśli mamy dostęp do finansowania z Narodowego Banku Polskiego, no to nie ma sensu płacić więcej bankom komercyjnym, skoro można pożyczyć od banku centralnego, więc tutaj niejako bank centralny, realizując te operacje otwartego rynku, wyznacza nam, jaka będzie cena pożyczania pieniędzy na rynku międzybankowym. Narodowy Bank Polski także, zdaje się, obniżył, czy w ogóle zniósł rezerwę obowiązkową, jaką mają trzymać banki, z tym, że jakby, o czym za chwilę opowiem, rezerw w polskich bankach jest na tyle, że to nie jest jakieś szczególne obostrzenie i nie jest to krok, który wydaje się szczególnie ważny dla obecnego stanu polskiej bankowości. Ta obniżka stopy referencyjnej wydaje się dużo ważniejsza. Czy w takim razie też ten szereg działań, który właśnie pisałem, pomoże w zwalczeniu kryzysu gospodarczego, jaki mamy w związku z wybuchem pandemii koronawirusa? Nie pomoże. Dlaczego nie pomoże? Bo problem jest głównie o charakterze podażowym, a nie popytowym. Co to znaczy? Problemem jest to, że część ludzi siedzi w domu i nie pracuje, więc jest mniejsza podaż pracy, a po drugie istnieją silne zaburzenia handlu międzynarodowego, są zaburzone łańcuchy dostaw i tych problemów żadna polityka pieniężna nie jest w stanie rozwiązać. Żeby było ciekawiej, to Narodowy Bank Polski w komunikacie z 16 marca, kiedy właśnie ogłosił ten cały program nowej, agresywnej polityki wtłaczania większej ilości pieniądza do gospodarki, sam to przyznał. Stwierdził, że dolewanie pieniędzy nie pomoże na problemy podażowe i generalnie w tym komunikacie jest jeszcze druga trafna uwaga, mianowicie taka, że w czasach takiej niepewności nawet niskie stopy procentowe nie zachęcą ludzi do brania kredytów. Więc jakby w tym kuriozalnym oświadczeniu, które Narodowy Bank Polski wydał, bank wskazuje, dlaczego ta jego polityka nie pomoże w walce z kryzysem gospodarczym. Tak, po prostu problemy są innej natury. Tak, problemem nie jest to, że ludzie mają problemy z wzięciem kredytu. Problem jest to, że w czasach tak dużej niepewności nikt kredytu nie będzie chciał wziąć, bo nie ma pojęcia, czy będzie popyt na dobra i usługi, które za chwilę będzie chciał sprzedać i wyprodukować. I dopóki trwa pandemia koronawirusa i obostrzenia związane z tą pandemią, tak jak zamknięcie szkół, zakaz prowadzenia restauracji, zakaz lotów międzynarodowych itd., to te problemy nie ustąpią przez dolewanie pieniądza. Żeby sobie Państwo to jeszcze bardziej przeanalizowali, to polecam artykuł doktora Arkadiusza Sieronia na stronie mises.pl "Czy banki centralne uratują gospodarkę przed COVID-19", gdzie szczegółowo właśnie analizuje rozróżnienia między problemami podażowymi a popytowymi i tym, co polityka pieniężna może czasami poprawić, a czego poprawić nie może. Natomiast co ta polityka przyniesie? Przyniesie w przyszłości dużo ryzyk dla polskiego rozwoju gospodarczego i polskiej inflacji. Generalnie najważniejszy skutek, jaki ta polityka będzie miała, jest taki, że zwiększy się kontrola instytucji państwowych nad zasadami w gospodarce. I teraz chciałbym szerzej ten punkt rozwinąć. A może jeszcze wspomnę o tych bankach, bo jeszcze w tym komunikacie NBP pojawia się punkt, że w komunikatach też RBP zdaje się, że trzeba pomóc bankom w tym, żeby w bankach była płynność, czyli żeby jeśli ludzie na przykład zgłaszają się do bankomatów masowo po to, żeby ze swoich depozytów wypłacić gotówkę, żeby banki nie miały problemów z obsługą tego typu żądań, z tym, że w polskich bankach od lat panuje tak zwana nadpłynność, czyli banki mają za dużo rezerw, których nie są w stanie wykorzystać na kreację nowych kredytów, pomimo tego, że nowych kredytów udzielają dużo. Jest to specyficzna sytuacja, która wynika z tego, jak w Polsce wydaje się środki unijne, bo jeśli środki unijne, które są w euro, przychodzą do Polski, to polski rząd nie wymienia ich po prostu na rynku międzybankowym, na złotówki, tylko idzie do Narodowego Banku Polskiego i Narodowy Bank Polski odkupuje euro od rządu i jednocześnie tworzy na kontach rządu nowe polskie złote. Tak jest kreowany pieniądz w gospodarce i właśnie przez to, że tworzy te nowe polskie złote polskiemu rządowi w ramach wymiany na euro, to w systemie bankowym pojawiają się nowe rezerwy, tak? Bo polski rząd na przykład te pieniądze na depozycie w Banku Gospodarstwa Krajowego sobie zgromadzi, albo wydaje później oczywiście na jakieś dobra i usługi, więc to pojawi się nagle na depozycie Budimexu czy jakiejś innej firmy budowlanej, która wykona kontrakt dla rządu i te depozyty już jakby sobie w polskim systemie pieniężnym zostają. Ale ważne jest to, że tym samym zwiększa się poziom rezerw banków komercyjnych w banku centralnym. I jako czynnikiem, który to trochę równoważy, jest to, że kiedy polski rząd płaci składkę unijną, tak, to płaci ją w złotówkach, po czym Komisja Europejska od Narodowego Banku Polskiego skupuje euro i płaci w złotówkach, tym samym trochę tych euro NBP się pozbywa i wtedy przez ten proces rezerwy banków komercyjnych z kolei się kurczą. Natomiast jako, że do Polski przybywa więcej euro niż wypływa w składkach członkowskich, to co roku przybywa tej płynności w polskich bankach i wszystkie raporty, czy to Rady Polityki Pieniężnej, czy Narodowego Banku Polskiego, wskazują na to, że polski sektor ma nadpłynność i Narodowy Bank Polski, żeby z tą nadpłynnością walczyć, regularnie przeprowadza tak zwane odwrotne transakcje repo, czyli pożycza od banków komercyjnych rezerwy. Czyli to polega na tym, że Narodowy Bank Polski emituje jakiś, powiedzmy, weksel na przykład 1000 zł. Bank komercyjny za te rezerwy, z którymi nie ma co zrobić w banku centralnym, to kupuje, po czym po 7 dniach Narodowy Bank Polski odkupuje to za, powiedzmy, 1001 zł. I oczywiście tutaj znowu po odpowiedniej stopie procentowej ta cała operacja się odbywa, ale banki mają właśnie tak dużo dodatkowych rezerw, że chętnie korzystają z tych odwrotnych transakcji repo i pożyczają bankowi centralnemu te rezerwy, więc jakby problemu z płynnością w polskim sektorze bankowym nie ma i też znowu ten kuriozalny komunikat zarządu NBP wspomina o tym, że właśnie, że jest płynność, że polski sektor bankowy jest zyskowny i że w ogóle nie ma z tym problemu, po czym proponuje środki, żeby te problemy jakoś rozwiązywać. Więc to zupełnie nie ma sensu w takiej formie, w jakiej to jest przedstawione publiczności. Co natomiast będzie rzeczywistym efektem tych posunięć Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej. Jak wspominałem, będzie to większa kontrola instytucji państwowych nad gospodarką, która grozi generalnie mniejszym wzrostem produktywności w przyszłości, grozi tym, że w Polsce pojawią się firmy zombie, których dotychczas szczęśliwie nie było, jak i tym, że wahania koniunktury w przyszłości mogą być większe i do tego w tych wahaniach koniunktury może wystąpić wyższa stopa inflacji niż dotychczas. I dlaczego do takich skutków miałoby dojść? Po pierwsze, bezpośrednim efektem tego, że Narodowy Bank Polski zacznie skupować obligacje, będzie to, że cena tych obligacji na rynkach finansowych wzrośnie. Tak? Skoro pojawia się nowy popyt na obligacje skarbowe, tym razem ze strony NBP, to tym samym cena obligacji wzrośnie. To oznacza, że Skarb Państwa będzie miał mniejsze koszty obsługi długu, bo przyszłe obligacje będzie mógł emitować z niższymi kuponami, a i tak znajdą się na niechętni nabywcy. Ale jeszcze jest drugi ważny efekt, mianowicie taki, że obligacje, które banki już posiadają, które mają w swoich księgach, będą warte coraz więcej. Tak? Skoro rośnie ich cena, to banki będą miały takie papierowe zyski, że aktywa, które mają w swoich księgach, one często są wyceniane właśnie według obecnej ceny rynkowej, że ich cena wzrośnie. Więc jakby jednocześnie Narodowy Bank Polski zapewnia to, że banki będą miały większe zyski, jak i to, że rząd będzie miał niższe koszty obsługi długu. Dodatkowo jakby im dłużej te operacje będą trwały, tym większe zyski powinien mieć Narodowy Bank Polski, bo po prostu wraz jak będzie kupował kolejne aktywa, udzielał kolejnych pożyczek, to suma bilansowa Narodowego Banku Polskiego będzie się rozrastać. I chociaż będzie po niższej stopie procentowej wszystko działało, to i tak te kupony od obligacji, które NBP otrzyma, staną się zyskiem NBP, który w kolejnym roku z kolei trafi do budżetu jako zysk NBP. To jest często spora kwota, rzędu 0,5% PKB, więc będzie to oznaczało wyższe wpłaty z NBP do budżetu państwa w kolejnych latach i to oznacza, że dojdzie do bardzo w sumie nieukrytego, ale dojdzie do prawie że jawnego finansowania długu publicznego przez Bank Centralny. Polska Konstytucja zabrania tego, żeby deficyt budżetowy był pokrywany z druku pieniądza przez Narodowy Bank Polski. Ale uznano, że nie oznacza to, że nie można tego długu finansować pośrednio, tak? Bo Skarb Państwa, jeśli ma deficyt, to wypuszcza obligacje skarbowe. Te obligacje skarbowe kupują instytucje finansowe, jak na przykład banki, i później od tych banków te obligacje skarbowe wykupi Narodowy Bank Polski, który zyski z kupna tych obligacji skarbowych, te odsetki, które rząd zapłaci, wpłaci rok później rządowi. Więc generalnie efekt tego będzie identyczny jak to, co jest zakazane w Konstytucji, że rząd nie może finansować deficytu z druku pieniądza przez NBP. To tak dokładnie się stanie, tylko że w całej operacji będzie kilku pośredników. No i będzie to oczywiście zagwozdka, na ile jest to konstytucyjne, ale no, nie oczekiwałbym tutaj jakichś spektakularnych wyroków w obronie ducha konstytucji ze strony Trybunału Konstytucyjnego. No, obawiam się, że jednak zostanie uznane, że wszystko jest w porządku i nie ma żadnego powodu do obaw. I to wszystko też oznacza, że państwo będzie coraz bardziej uprzywilejowane na polskim rynku kapitałowym. Już wprowadzenie tak zwanego podatku bankowego, czyli w sumie podatku od banków i firm ubezpieczeniowych, spowodowało, że polskie państwo zostało mocno uprzywilejowane, bo banki, jeśli mają wśród swoich aktywów kredyt dla prywatnego przedsiębiorstwa, no to muszą od tego zapłacić podatek bankowy, ale jeśli mają w swoich aktywach obligacje Skarbu Państwa, no to już tego podatku nie muszą zapłacić, więc jakby już wtedy powstał silny bodziec do tego, żeby banki czy inne instytucje finansowe nabywały obligacje skarbowe i tak się stało. Ekspozycja polskich banków na obligacje skarbowe się wyraźnie zwiększyła. To przyjdzie kolejny krok wzmacniający dominację polskiego państwa w polskim sektorze kapitałowym i to polskie państwo będzie głównie zgarniało oszczędności, jakie się na polskim rynku kapitałowym pojawiają. Jest to tendencja bardzo niepokojąca, bo mamy giełdę, która jest od wielu lat w stagnacji, nie ma praktycznie debiutów, tylko wręcz liczba spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych maleje. Tak, sama GPW jest spółką Skarbu Państwa. Największe spółki na tej giełdzie są własnością Skarbu Państwa i tych spółek przybywa zamiast ubywać, jak mogłoby się wydawać, powinno być w ramach rozwoju gospodarki rynkowej, więc dominacja państwa nad sektorem kapitałowym stanie się jeszcze większa, co będzie skutkowało tym, że prywatne przedsiębiorstwa będą miały mniej środków dostępnych na to, żeby swoją działalność rozwijać. Jeśli już kiedyś, miejmy nadzieję, kryzys związany z pandemią zniknie. Jakby takim listkiem figowym, który ma ten proces hamować, są te operacje TLTRO, czyli te finansowanie banków, które udzielają pożyczek dla firm sektora niefinansowego. Z tym, że no, wydaje się, że jest to bodziec zdecydowanie za mały do tego, żeby te tendencje odwrócić, bo oprócz tego, że mamy ten skup obligacji i sztuczne zawrzanie ich cen przez Narodowy Bank Polski, oprócz tego, że mamy podatek bankowy, który uprzywilejowuje posiadanie obligacji przez banki względem ekspozycji na kredyt dla sektora prywatnego, to mamy w końcu regulacje kapitałowe, które banki muszą spełniać, gdzie także obligacje skarbowe są uprzywilejowaną klasą aktywów. Mówiąc w skrócie, jeśli bank komercyjny posiada obligacje skarbowe, to nie musi posiadać z tego tytułu żadnego dodatkowego kapitału, ale żeby pożyczyć powiedzmy 1000 zł przedsiębiorstwu prywatnemu, to musi posiadać odpowiednio dużo kapitału, na przykład 8 czy 9%, czyli musi mieć 80 czy 90 zł wolnego kapitału, co bardzo ogranicza możliwości kredytowania sektora prywatnego i także bardzo silnie zwiększa bodziec do tego, żeby finansować jednak rząd, a nie sektor prywatny. I to TLTRO próbowane w strefie euro nie ożywiło jakoś szczególnie gospodarki strefy euro. Kredyt dla prywatnych przedsiębiorstw tam szczególnie się nie rozwinął, mówiąc delikatnie. Gospodarka strefy euro była pogrążona w stagnacji. Wiele państw nie przebiło poziomów rozwoju gospodarczego sprzed wybuchu kryzysu 2009-2010 roku. I widać, no, że ta operacja jako jeden tylko element w całej tej regulacyjnej układance nie zmieni tych trendów, o których tutaj opowiadam. I to wszystko też sprawi niestety, że polski sektor bankowy będzie mniej kryzysoodporny, bo banki będą miały w portfelach głównie jedno aktywo, czyli obligacje Skarbu Państwa i wszelkie problemy Skarbu Państwa z potencjalną niewypłacalnością, wszelkie odwrócenie się inwestorów od polskich obligacji sprawi, że polski sektor bankowy będzie miał potężne straty i będzie na krawędzi bankructwa. I oczywiście jest takie państwo w Unii Europejskiej, gdzie sektor bankowy tak wygląda i są to Włochy. I tam banki włoskie posiadają mnóstwo obligacji włoskiego rządu i jeśli tylko włoski rząd by zbankrutował, to włoski system bankowy musi zbankrutować, a tak oczywiście być nie musi. Banki mogą finansować głównie sektor prywatny, a nie publiczny, ale niestety decyzje Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej idą w stronę, która wzmacnia właśnie ekspozycję polskiego sektora bankowego na obligacje skarbowe polskiego rządu i tym samym sprawia, że polskie banki będą mniej odporne na jakiekolwiek problemy fiskalne polskiego rządu, jakie mogą się kiedyś w przyszłości pojawić. To jest taki pierwszy, bezpośredni, najważniejszy skutek. I to, że państwo będzie dominować nad rynkiem kapitałowym, oznacza oczywiście mniejsze wzrosty produktywności, ponieważ przedsiębiorstwa i rządy, te przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo i rządy kierują się rachunkiem politycznym, a nie kalkulacją ekonomiczną, w związku z czym nie są tak sprawne w wykorzystywaniu zasobów po to, żeby tworzyć wartość dla konsumentów, jak robią to firmy prywatne. I tutaj jakby zarówno teoretyczne rozważania Misesa o kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie, jak i empiryczne obserwacje wielu historyków gospodarki, którzy wskazują na to, że państwa z dominacji, że państwa, w których sektor publiczny dominuje w gospodarce, rozwijają się wolniej niż te, w których dominuje sektor prywatny, są jak najbardziej zgodne i niestety czynimy kolejny krok po jakby odwróceniu trendu prywatyzacji na rzecz nacjonalizacji w ostatnich latach, żeby te dominacje państwa utrzymać i osłabiać długookresowe możliwości rozwoju polskiej gospodarki. A ponadto te niskie stopy procentowe, które wprowadziła Rada Polityki Pieniężnej, są też niebezpieczne z jeszcze innego względu, mianowicie one tworzą pokusę tego, że w Polsce powstaną tak zwane firmy zombie, czyli firmy, które utrzymują się na rynku tylko przez to, że mamy sztucznie zaniżane przez banki centralne stopy procentowe i mogą rolować swój dług po tych niskich stopach procentowych, chociaż ich bieżące zyski nie wystarczyłyby na spłatę odsetek, gdyby te stopy procentowe były nieco wyższe i te firmy musiałyby zbankrutować. No jest to problem dla gospodarki, ponieważ te firmy jakby kumulują zasoby pracowników, które mogły być wykorzystane kreatywnie przez inne przedsiębiorstwa. Tak? To blokuje jakby tę kreatywną destrukcję w kapitalizmie, o jakiej pisał Schumpeter. Jeśli nie pozwalamy firmom bankrutować, mogą się zadłużać i rolować dług w nieskończoność po śmiesznie niskich stopach procentowych, no to mamy stagnację i kapitał i pracownicy nie przepływają od tych firm, które są źle zarządzane, do tych, które są dobrze zarządzane, więc to jest jakby kolejny mechanizm, który może zadziałać i może doprowadzić do tego, że te procesy rozwoju gospodarczego w Polsce będą niższe, będą mniej zdecydowane. I te firmy zombie są już obecnie problemem bardzo poważnym na świecie, tak w strefie euro, jak i też gdzieniegdzie, może w Stanach Zjednoczonych nawet. W tym temacie polecam artykuł ostatnio Przemysława Rabki na mises.pl oraz wcześniej Daniela Góry, który bardziej teoretycznie opisywał, czym są firmy zombie, a ostatnio właśnie Przemek opisywał, jaka jest skala tego zjawiska w obecnych gospodarkach i jak wraz z wybuchem kryzysu koronawirusowego także te problemy firm zombie staną się jeszcze bardziej aktualne. To jest jeden ważny, długoterminowe następstwo tego, co w Polsce się będzie działo, jeśli taka polityka pieniężna zostanie utrzymana. Drugim jakby długoterminowym problemem może być wyższa inflacja i większe wahania koniunktury, ponieważ jeśli założymy, że ten kryzys związany z koronawirusem jednak się za kilka miesięcy skończy, to banki zaczną wykorzystywać te rezerwy do tego, żeby zwiększać akcję kredytową w gospodarce. I im większa ta akcja kredytowa będzie, im bardziej gwałtowna, tym może skutkować większą inflacją, bo kiedy rezerwy bankowe przełożą się właśnie w ramach akcji kredytowej na depozyty, z których korzysta ludność, to będzie istniała silna presja do tego, żeby ceny dóbr i usług wzrastały, tak po prostu rośnie podaż depozytów, rośnie zasób pieniądza w gospodarce, co naturalnie prowadzi do tego, żeby krańcowa wartość pieniądza była niższa, żeby siła nabywcza jednostki pieniężnej malała. A dodatkowo silna akcja kredytowa powoduje, co prawda, silne okresy ożywienia i boomu, ale niestety powoduje też później bardzo silne kryzysy. I jeśli teraz Narodowy Bank Polski wyprodukuje jeszcze więcej rezerw w polskim sektorze bankowym i będzie finansował banki po jeszcze niższych stopach procentowych i to jeszcze na kilka lat w ramach tych operacji w rodzaju TLTRO, to banki mogą jeszcze bardziej ryzykownie podchodzić do akcji kredytowej i jeszcze silniej rozkręcać czy to kredyty hipoteczne, czy kredyt dla przedsiębiorstw, kiedy gospodarka wróci do stanu normalności, co może powodować, że będziemy się przyzwyczaić do tego, że recesja jest w Polsce czymś normalnym co kilka lat, a nie tylko zdarza się w przypadku pandemii światowej koronawirusa. Natomiast nie spodziewałbym się tym, że te działania NBP i RPP zaowocują inflacją w jakimś takim krótszym okresie, powiedzmy kilku miesięcy. Wydaje mi się, że tutaj raczej tendencje deflacyjne mogą przeważyć. Ludzie w obliczu kryzysu są niepewni, tak, swoich źródeł dochodów, tego jak najlepiej będzie pieniądze wykorzystać w najbliższym czasie, więc skłaniają się do tego, żeby jak największą część swojego majątku mieć w jak najbardziej płynnej formie, czyli w gotówce. Jakby rośnie popyt na salda gotówkowe w społeczeństwie i ludzie raczej rezygnują z zakupów, tak? Teraz będzie mniej chętnych do zakupu mieszkań, samochodów, innych dóbr trwałego użytku. Ludzie chcą mieć jak największe rezerwy gotówki, to tak? Jeszcze niektórzy nie ufają depozytom bankowym, tylko chcą mieć tę ostateczną formę pieniądza, najbardziej płynną, czyli gotówkę. W związku z czym, że jakby rośnie waga pieniądza pośród różnych dóbr, jakie człowiek może nabyć, to ten wzrost popytu na pieniądz powinien powodować, że siła nabywcza pieniądza raczej będzie rosła. Tak? Oczywiście mamy wielkie przetasowania struktury cen obecnie w związku z tą bardzo niestandardową sytuacją. Tak? Już widzimy, że niektóre ceny wyraźnie rosną, tak jak ceny powiedzmy sprzętu medycznego, ale z kolei ceny innych dóbr maleją. Tak? Ja, że 2 dni temu byłem na przykład na wyprzedaży piwa w tej lokalnym wrocławskim browarze Profesja, gdzie można było kupić butelkę piwa, która zwykle w sklepie kosztuje powiedzmy 10 czy 12 zł za 3 zł, bo po prostu z racji tego, że nie działają bary czy puby, browary mają, zwłaszcza te mniejsze rzemieślnicze, mają problem z tym, żeby sprzedać swoje zapasy. No i wydaje się, że jednak ta presja deflacyjna związana z tym, żeby pozbyć się zbędnych dóbr i jak najwięcej mieć płynnych środków, które są niezbędne do reagowania szybkiego w niepewnych czasach, będzie chwilowo przeważyć, ale te rezerwy, które Narodowy Bank Polski wyprodukuje teraz w czasie kryzysu w ramach tych swoich niestandardowych operacji, no niestety odbiją się czkawką w przyszłości, bo naprawdę czy to będą pożyczki dla rządu i dalsze kupowanie obligacji, czy pożyczki dla gospodarstw domowych, hipoteczne, czy pożyczki dla przedsiębiorstw, jakkolwiek ten ostateczny układ kredytowania dla gospodarki by się nie ułożył, to naprawdę niskie stopy procentowe i duże rezerwy mogą doprowadzić do tego, że ta akcja kredytowa nabierze rozmachu i ceny będą rosły wyraźnie i wrócimy do tego, że znowu mamy 4% inflację jak obecnie. Jeszcze takim jednym skutkiem bezpośrednim, o którym możemy wspomnieć, jest odpływ kapitału zagranicznego no poniekąd jest to naturalne. Polska jest rynkiem wschodzącym, więc w przypadku kryzysu inwestorzy raczej wybierają te dojrzałe rynki, tak? Inwestują w obligacje skarbowe amerykańskiego Skarbu Państwa w dolara czy euro, a nie w akcje czy obligacje takich państw jak Polska. Natomiast to, że obniżono stopy procentowe, to, że wprowadzono te właśnie tak zwane niekonwencjonalne środki polityki pieniężnej, to powoduje, że ten opływ kapitału zagranicznego jest większy niż mógłby być. Zaufanie inwestorów co do polskiej inflacji w przyszłości i co do wypłacalności polskiego rządu i stabilności polskiej waluty jest mniejsze, więc wydaje mi się, że ten odpływ kapitału zagranicznego byłby mniejszy, chociaż pewnie i tak by nastąpił, gdyby Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowały się na te kroki, które zostały w ostatnich dniach zakomunikowane. I przypomnijmy tutaj, że to wszystko, te wszystkie działania naprawdę nie pomogą w walce z wirusem, nie sprawią, że mniej ludzi się zarazi, że państwo lepiej i szybciej pomoże tym, którzy się zarazili, że szybciej działalność gospodarcza wróci do normalności. Po prostu polityka pieniężna nie jest władna poradzić sobie z takimi problemami. I nie wydaje mi się też, żeby ta tarcza antykryzysowa zaproponowana przez rząd sobie mogła z tym poradzić, ale to już myślę byłby materiał na kolejny odcinek, może taki też nagramy. Natomiast jakby to, co jeszcze tutaj podkreślić na koniec, takie pewne rozgoryczenie, że jakby upadł jeden z ostatnich bastionów normalnej, powiedzmy przeciętnej na skalę światową polityki gospodarczej w Polsce. No, w ostatnich latach mieliśmy niestety szumnie zapowiadane tworzenie polskiego państwa dobrobytu, zniechęcanie do pracy transferami socjalnymi czy niższym wiekiem emerytalnym. Mieliśmy wzrost opodatkowania, renacjonalizację, walkę ze złymi zagranicznymi supermarketami, galeriami handlowymi, apteki dla aptekarza i różne inne chybione pomysły regulacyjne. I polityka pieniężna jawiła się jako jeszcze taka ostatnia oaza normalności w tym naszym polskim państwie. I niestety to odchodzi do historii ten okres. I to było bardzo ważne, bo przez ostatnich 12 lat od wybuchu kryzysu finansowego jednak Polska tutaj bardzo pozytywnie wyróżniała się na tle państw rozwiniętych. Tę niekonwencjonalną politykę pieniężną tak zastosowały Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, strefa euro, Japonia i w żadnym z tych krajów nie pojawił się dynamiczny rozwój gospodarczy. Tak, te państwa albo tkwią w stagnacji, jak strefa euro czy Japonia, albo notują najniższe w historii wskaźniki rozwoju po dużych problemach gospodarczych, jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Więc jakby nie ma dobrych przykładów tego, że taka polityka łatwego pieniądza tworzy dobrobyt. I można powiedzieć, że ona na pewno nie tworzy dobrobytu, ona tworzy mnóstwo problemów. Jeśli on nawet nie zawsze kończą się jakąś wysoką inflacją, bo po prostu nie ma komu pożyczać pieniędzy, bo są tylko firmy zombie rolujące dług, nie ma tej kreatywnej destrukcji i elastycznych rynków, które by spowodowały, że pojawia się dużo nowego kredytu dla przedsiębiorców, przez co też jest później wyższa inflacja, no to mamy drastyczne osłabienie wskaźników produktywności w tych wszystkich gospodarkach. Naprawdę potężne problemy rozwojowe, jeszcze często połączone z problemami fiskalnymi i no, nie widać kraju, który zbudowałby swój rozwój gospodarczy na polityce taniego pieniądza. To jest polityka, która w krajach rozwijających się prowadzi do kryzysów, jak regularnie w Argentynie, a w krajach rozwiniętych prowadzi do stagnacji, tak jak to widzimy w Japonii czy w strefie euro, i naprawdę no, nie ma sensu, żeby Polska do tego klubu dołączała. Idziemy w bardzo złą stronę, jeśli chodzi o sferę pieniężną i sferę bankowości. Przyjmujemy bardzo złe wzorce i to może skończyć się tylko źle. No, oczywiście może się okazać, że te programy zostaną szybko wycofane albo LBP nie będzie w stanie skupić tak dużo obligacji, jakby chciał, i pożyczyć tak dużo bankom, jakby chciał, ale po ostatnim odcinku nauczyłem się, żeby jednak z jakąś szczególną nadzieją na to, co się w polskiej polityce gospodarczej będzie działo, nie spoglądać, no bo no, niestety ta polityka pieniężna i ta polityka antykryzysowa, jako zaproponował rząd, bo jakby polityka samej walki z koronawirusem może nie jest taka najgorsza i dałoby się w licznej części jakoś uzasadnić, ta tarcza antykryzysowa i ta polityka pieniężna NBP, no to jest naprawdę dramat. I w tym miejscu chciałbym Państwa prosić o to, żeby jednak próbować opinie takie jak to, co tutaj prezentuję, krytykujące tę politykę, starać się zanieść jak najszerzej do jak największej liczby ludzi, żeby jednak te głosy krytyki wybrzmiały i może nieco osłabiły chęć polityków do kolejnego niszczenia instytucji, które budują długotrwały rozwój gospodarczy. Więc proszę o to, żebyście Państwo ten odcinek naszego podcastu udostępniali szeroko w mediach społecznościowych, wysyłali znajomym, czy jakkolwiek Państwo to lubicie robić. Także zachęcam do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej mises.pl. Ostatnio codziennie, nawet kilka razy dziennie, znajdą Państwa nowe teksty, tak polskich autorów, jak i tłumaczenia ważnych tekstów z zagranicy dotyczące epidemii koronawirusa i problemów gospodarczych, jakie ona wywołuje, a także polityki gospodarczej, jaką należy i jakiej nie należy w takiej sytuacji podejmować. Na tej stronie internetowej znajdą też Państwo nasz numer KRS. Jeśli jeszcze nie rozliczyli się Państwo z podatku PIT, to zachęcam do tego, żeby przekazać 1% podatku w tym roku właśnie na Instytut Misesa, tak żebyśmy mieli środki na to, żeby walczyć z tą złą polityką, czy to pieniężną, czy fiskalną, czy regulacyjną, jakie są w Polsce proponowane, no bo niestety kiedy myśleliśmy o stworzeniu podcastu, to miałem nadzieję, że będziemy mogli sobie rozmawiać o standardzie złota i o tym, dlaczego to byłby dobry system, albo o tym, jakie są najnowsze wyniki badań na temat płacy minimalnej, a natomiast tutaj w Polsce jednak przechodzimy do interwencji tak drastycznie prostackich, tak jak jakaś kontrola cen, i to sprawia, że no, musimy zajmować się takimi bieżącymi sprawami i niestety z każdym dniem coraz więcej tematów, które trzeba rzetelnie omówić i skrytykować, jest coraz więcej, więc bez Państwa pomocy nie zdołamy tej złych polityk odwrócić, ale mam nadzieję, że Państwo nam w tym pomogą i głosy jednak proponujące nieco bardziej zdrowe i racjonalne podejście do tych problemów, z którymi się polska gospodarka boryka, będzie mogło się przebić. Dziękuję Państwu za uwagę dzisiaj i do usłyszenia wkrótce.